Wjeżdżamy do Włoch. Cześć, jesteśmy we Włoszech. Idziemy obejrzeć słynne jezioro Lago di Braies. Z parkingu, gdzie się zatrzymaliśmy, mamy pół godziny drogi przez las. Niestety na górze nie było wolnych miejsc, więc zatrzymaliśmy się niżej przy hotelu. Na parking skasowali nas 30 euro. Trochę słono, no ale trudno, miejsce jest instagramowe. Tyle składu drzewa to jeszcze nie widziałam w życiu. Pierwszy raz widzę. Kończy się nasza droga leśna i wchodzimy już w okolice jeziora Lago di Braies. Tu kemping, a właściwie parking dla samochodów i dla kamperów, gdzie wczoraj nie było miejsca. Na parkingu są bariery przy wjeździe, ale jest część miejsc wydzielona dla kamperów i jak jest wolne, to wpuszczają po jednym. Jest też bezpłatna toaleta, także można skorzystać. Tutaj widzimy taki górski hotel przy samym jeziorze. Super położenie. Jak takie włoskie morskie oko, to i musi być schronisko nad morskim okiem. Mamy widok z pierwszej strony, wejście tylko i już mamy ten widok. W miejsce wchodzimy nad jezioro i obchodzimy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tak przynajmniej pisze na instrukcji. Koło 10:00 jeszcze nie ma tłumów. I można sobie zrobić fajne zdjęcie. Czy ciepła? Ciepła, fajna. Taki uroczy kościółek też jest. Mamy piękny widok na jeziorko i obejdziemy je całe w kółko. Woda turkusowo się mieni. Co jest, żeby przejść lasem? Łąkanie go oszukuje, bo będzie. Wzdłuż jeziora prowadzi szeroka ścieżka. Chyba wygodniej jak nad morskim okiem naokoło. Można z wózkiem iść. Zresztą idą przed nami. Ciągnie, in giro per la stazione Novo, stare in giro per... Piękna plaża w słońcu. Nawet się wykąpać w jeziorze można, jak ktoś chce. Nie mówiąc o łapaniu ryb. Woda jest całkiem fajna. Jaki fajny wypróchniały korzeń. Środkiem wypróchniał, a tu dziuple zostały. Taka. No bardzo przyjemnie. No tu piękny widok z tego miejsca. Słońce wyszło. Szczyty. Kosodrzewinka. Także miejsce godne polecenia, a poza sezonem pewnie jeszcze bardziej godne. Ale na razie jesteśmy w miarę rano i też nie ma dzikich tłumów. I dalsza część szlaku w cieniu tych wielkich skał. A tam jakiś potok? Czymś... I idziemy pod taką ścianą. Jest to Eiger, ale też ładnie. Pod ścianą szlak też jest prosty, równy i dla każdego do przejścia. Ale bardzo piękny. Dalsza część wiedzie ścieżką przyklejoną do tej skały. I tu wchodzimy na bardziej fajną część szlaku. Tutaj z wózkiem to już byłoby ciężej. Górę, a musimy iść aż tam na górę, ale droga też nie jest trudna ani wymagająca. Stamtąd się wchodzi, a nieduże podejście. I tu pomalutku w dół i już wracamy do hotelu, ale widok zacny. A tu dalsza część trasy nad taką pochyloną skałą. Pięknie. Pięknie. No i obeszliśmy jezioro w kółko. Będziemy jeść kanapki. 2 godzinki spokojnego spacerku. Ale bardzo sympatyczne.